Kochani, używam tego MacBooka R M1 już od ponad roku, i dzisiaj powiem Wam, jakie są moje wrażenia z użytkowania go. Powiem Wam o klawiaturze, Touch ID, głośnikach, kamerce, o ile zdegradowała mi się bateria, czy 8GB RAMu mi wystarczyło, czy 256GB SSD również mi wystarczyło. Podczas tej mojej ponadrocznej przygody z tym komputerem używałem przez kilka miesięcy również Maca Mini M1, więc mam porównanie z procesorem M1 w wersji ośmiordzeniowej. Również powiem kilka słów o tym, co sądzę o no. MacBooku R M2, i powiem wam, czy dalej opłaca się kupić tego MacBooka R M1? o podwyżce cen, czy może warto celować w tego nowego Macbooka R M2. To będzie najlepsza recenzja na polskim YouTubie tego komputera, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. OK, zacznijmy od konfiguracji komputera, który ja wybrałem. Jest to najtańsza wersja, podstawowy model, czyli 8 GB ram 256 GB SSD wbudowanej pamięci, kolor Space Gray i 7 rdzeni grafiki. Teraz od miesiąca zmieniła się troszeczkę konfiguracja tego komputera, i można go teraz zamówić jedynie w wersji z siedmioma rdzeniami grafiki w procesorze M1. I teraz do czego ja go używałem? Ja go używałem jako mój główny komputer do produkcji wideo, głównie na ten kanał. I wyprodukowałem na nim ponad 100 filmów. I jeśli ktoś z Was właśnie nagrywa filmy w 1080p, również w 4K, bo ja też wiele filmów w 4K na nim montowałem, to ten laptop jest po prostu. Idealny jest przede wszystkim bezgłośny. Mnie na przykład bardzo rozprasza dźwięk wentylatora. Jak miałem kiedyś te takie wielkie pecety no nie z Windows'em i tam strasznie szumiał, po prostu chodził jak jakiś odkurzacz. Więc ja naprawdę doceniam to, że jest on bezgłośny i praca na nim jest po prostu rewelacyjna. Więc jeśli na przykład chcielibyście robić YouTube'a, a macie te, taką wymówkę, że a nie stać mnie na jakiś wypasiony komputer, no to nie, bo ten podstawowy model już by Wam wystarczył do tego typu pracy. A nie mówię tutaj nawet o y, obrabianiu dokumentów w Wordzie, czy takim zwykłym przeglądaniu internetu. Ten komputer ma świetną prędkość przeglądarki, 300 punktów y, w testach szybkości przeglądarki Jest, są to jedne z największych wartości ze wszystkich komputerów na rynku. I teraz pytanie. Czy powinniście kupić ten podstawowy model, czy wersję rozszerzoną, na przykład 16 GB RAMu albo 512 GB SSD? I powiem Wam to, co mówiłem też w poprzednim filmie po 9 miesiącach użytkowania tego komputera. Jeśli planujecie zapychać swoją pamięć SSD o ponad połowę, to polecałbym Wam dokupić wersję 512. Dlaczego? Dlatego, że w tym modelu jest wykorzystywane coś takiego jak swap. Memory, czyli przerzucanie części pamięci operacyjnej z ram na dysk SSD, który jest bardzo bardzo szybki. I z tego otóż powodu warto mieć przynajmniej połowę dysku wolnego tego SSD, żeby właśnie ten swap mógł sobie działać bez przeszkód. Dobra, kochani, to jak te takie techniczne specyfikacje mamy już za nami. Wiecie jaką wersję musicie wybrać w waszym przypadku, to teraz chciałem wam powiedzieć troszeczkę o designie. I na przykład odnosząc się do tego nowego MacBooka R M który ma już zwykły taki równoległy design to ja wolę ten design starego MacBooka R, który jest taki troszeczkę trójkątny i tak opada do przodu, bo dużo wygodniej na przykład pisze się na nim. Jeśli zajmujecie się właśnie pisaniem dokumentów, albo właśnie dużo piszecie na klawiaturze, jak wklepujecie coś do Excela i tak dalej, to naprawdę ten komputer mega będzie dla Was wygodny, bo bardzo wygodne właśnie ma ułożenie tej rąk i nadgarstków do pisania. W ogóle ja używałem już pięć różnych MacBooków, i powiem Wam, że jest to model, który jest już najlepiej zbudowany, jest najbardziej zwarty, nie trzeszczy pod swoim ciężarem, na przykład jeśli go się trzyma tylko jedną ręką za róg albo coś, jest naprawdę świetnie wykonany, również grubość tego aluminium, tej obudowy nie jest jakaś cienka, że można ją ugiąć czy coś, klawiatura na środku jak przyciśniemy to nie ugina się, zauważcie, idźcie sobie do sklepu do RTV, sprawdźcie inne laptopy z Windowsem, że ta klawiatura zawsze na środku tak strasznie trzeszczy i się ugina i naprawdę nie daje to fajnego wrażenia z użytkowania komputera, który kosztuje tyle samo, 5-6 tysięcy tak samo. Szybko przepraszam, kochani, przypominam Wam o konkursie na tego iPada 9, który cały czas trwa na moim kanale. Jedne, co musicie zrobić, to polajkować to wideo, zasubskrybować koniecznie mój kanał i napisać komentarz, jaki sprzęt Apple kupiliście sobie w poprzednim roku lub na jaki sprzęt czekacie, aż Apple ogłosi najbardziej. Również waga i rozmiar tego komputera jest mega mobilna, także jeśli bierzecie swój komputer do pracy albo gdzieś często wyjeżdżacie to jest to idealny rozmiar, żeby go ze sobą wszędzie zabierać. A osoby dbające o środowisko docenią, że cała obudowa jest zbudowana 100% z aluminium z recyklingu i na przykład nawet cyna, która jest używana do lutowania na płycie głównej również jest w 100% z recyklingu. Teraz przejdźmy do klawiatury tak jak mówiłem Wam, że jest bardzo dobrze wykonana, ma bardzo fajny skok, ma również klawisze funkcyjne, którymi możemy na przykład rozjaśniać albo ściemniać ekran. Możemy wywołać na pulpicie wszystkie okna, możemy czegoś szukać, możemy dyktować, możemy przełączać to co ja często używam przełączać albo pauzować piosenki albo filmiki na YouTubie. Jedynym minusem tej klawiatury są strzałki i ta prawa i lewa strzałka są właśnie takie do połowy tylko wielkości. Ja bym wolał, żeby były całe, tak jak na przykład na tej klawiaturze Magic Keyboard, bo wygodniej się wtedy je używa i przełącza na przykład prawo-lewo. Teraz kochani pewna ciekawostka o Touch ID i ja i Kinga Mieliśmy w pewnym okresie takie doświadczenie, że przez tydzień, dwa nie, nie działało w ogóle Touch ID i podejrzewam, że było to po prostu spowodowane oprogramowaniem, bo po aktualizacji oprogramowania ten problem na szczęście zniknął i wszystko wróciło do normy. Nie mam już żadnych problemów z Touch ID, a można nim płacić w App Store, można również odblokowywać naszego Maca, także jest to bardzo przydatne. Dwa słowa o gładziku, wiadomo jest on fajnych rozmiarów, Dość duży, wszystkie gesty, przełączania pomiędzy ekranami działają świetnie, także ja jestem bardzo zadowolony. Mimo wszystko, oczywiście, używam również myszki, bo ma ona bardziej ergonomiczny kształt niż gładzi, gdzie trzeba rękę trzymać w powietrzu. Ale jeśli na przykład chodzi o powiększanie czegoś, to fajnie, że to, to, to tak płynnie działa na maku. Jeśli chodzi o baterię, no to niestety, kochani, moja bateria ma już tylko 89% zdrowia tej oryginalnej pojemności. Kinga ma więcej, bo ma tam 95% ale przez to, że ja dużo więcej filmów niż na przykład ona montowałem na tym maku, no to on pewnie się po prostu rozgrzewał i przez to ta bateria się na tyle zdegradowała po prostu, bo jest tutaj około 200 cykli, także nie jest to jeszcze jakoś bardzo, bardzo dużo, ale właśnie przez tą temperaturę podejrzewam ta bateria troszeczkę uległa tutaj degradacji. No i widać tutaj faktycznie, że szybciej się ona rozładowuje. Jeśli chciałbym montować na przykład bez podłączenia mojego komputera, no to tutaj tylko 4-5 godzin montowania, a jak była nowa ta bateria, jak był nowy komputer, to miałem tutaj 5-6 godzin. Ale jeśli chodzi o normalne użytkowanie, a nie jakieś tam super ciężkie rzeczy, to. Dalej mogę używać go przez cały dzień, tak naprawdę, albo nawet kilka dni, i to zależy po prostu od tego, jak dużo go w ciągu dnia używam. Jak się go zamknie i zostawi, to bateria praktycznie w ogóle nie spada. Nie wiem, jeśli go zostawię na przykład zamkniętego i otworzę za 2-3 dni, bo na przykład jestem na jakimś wyjeździe w tym czasie, to ta bateria z, y, raptem o kilka procent y, spadnie, więc tutaj mamy fajnie to jest optymalizowane. Sama wymiana baterii w tym maku nie jest jakimś yy, drogim ani trudnym przedsięwzięciem, więc ja tak się też strasznie nie martwię o to. Po prostu używam go tyle, ile potrzebuję, a jeśli ona się po prostu już zdegraduje, to po prostu ją wymienię wtedy, więc myślę, że nie ma tutaj tragedii. Jeśli chodzi o sam wyświetlacz, to naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony. Używałem go również w pełnym słońcu i powiem tak, Fajnie, że w tym nowym MacBooku R M2 jest o 100 nitów jasności jaśniejszy ten ekran po prostu, bo tego tutaj mi troszeczkę brakuje, także jeśli często używacie komputera na przykład na zewnątrz, to weźcie to pod uwagę. Mi to się zdarzyło tak naprawdę tylko kilkukrotnie, żem używał, i to głównie jak mieszkałem w swoim kamperze w Portugalii. Odzorowanie kolorów jest tutaj świetne, ma on gamę kolorów P3 i rozdzielczość 1600. Pikseli. Także nie jest to 4K, ale jest na tyle ostry, że wystarcza to w codziennym użytkowaniu, a za to bateria tak szybko nie schodzi, jak jest to przy, właśnie, monitorach 4K. Jeśli chodzi o rozmiar tego wyświetlacza, jeszcze to powiem Wam, że do większości prac naprawdę wystarczy ten rozmiar i fajnie jest mieć tak mobilny komputer, ale oczywiście, jeśli miałbym pracować tylko na ekranie laptopa, no to pewnie. Chciałbym mieć po prostu ekran większy, nawet te 15 albo 16 cali, ale to głównie do montowania wideo, bo wtedy przydaje się dużo większy ekran, żeby widzieć ten cały timeline, jak właśnie montujemy na przykład filmy. Do pisania tekstów albo robienia prezentacji, to spokojnie ten ekran można podzielić na dwa i w wygodny sposób pisać tekst i ten tekst jest wystarczająco duży, żeby używać tego właśnie ekranu. Jeśli chodzi o kamerkę, to wielu youtuberów bardzo ubolewa nad tym, że on ma tylko 720p, a nie 1080p. Kochani, naprawdę nie nagrywamy filmów tą kamerką, tylko rozmawiamy nią na Zoomie i tak dalej, a to i tak jest wysyłane prawda przez przeglądarkę i ulega bardzo dużej kompresji. Więc ja tutaj mogę jestem w stanie zaryzykować, że okej, okay, może na filmach, jak nagra się film, jak coś się mówi do tej kamery, to widać różnicę i z tą nową kamerą 1080p w tym MacBooku RM2, ale w życiu codziennym, gdzie nawet nie mamy podłączenia do jakiegoś super szybkiego internetu, ta rozdzielczość, a przede wszystkim jasność jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Dwa słowa również o głośnikach w tym komputerze. Kochani, głośniki w MacBookach są naprawdę najlepszej jakości. Żaden komputer z Windowsem nie może nawet się równać z odwzorowaniem dźwięku, jakie mają te głośniki. I ja wiem, że w Windowsowych komputerach często daje się w specyfikację jakieś Dolby Atmos i tak dalej, i tak dalej, ale to nie bierze pod uwagę tego, jakie częstotliwości dźwięku są w stanie wydobyć z siebie te głośniki. W MacBookach ich głośniki są w stanie wygenerować widmo tego dźwięku, całe to pasmo szerokości od Najniższych częstotliwości do najwyższych jest bardzo płaskie odzorowanie, i głośność tych wszystkich częstotliwości jest bardzo porównywalna, co daje po prostu, świetną świetną jakość dźwięku, którą trzeba samego po prostu usłyszeć i sobie puścić, żeby to docenić. A zwłaszcza jak się ma na przykład subskrypcję, tak jak ja mam na przykład bezstratną subskrypcję w Apple Music, odtwarzanie muzyki na tych głośnikach to jest po prostu. Cudo, i każda osoba, która potrzebuje dobrego odzorowania dźwięków, na przykład tworzy muzykę albo coś, albo w ogóle puszcza swoją muzykę ze swojego laptopa, to na pewno doceni MacBooka RM1. Jeśli chodzi o łączność tego komputera, to jeśli macie router z technologią Wi-Fi 6, to właśnie ten MacBook R również ma wbudowaną w sobie tą technologię, więc dużo szybsze prędkości internetu możecie uzyskać bezprzewodowo. Ogólnie sam poziom stabilności internetu tego połączenia przez Wi-Fi jest Naprawdę świetny, brak jakiegoś zrywania i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że trzeba się ponownie połączyć w ogóle z siecią czy coś. Zapomnijcie o tym, kupując w ogóle MacBooka R, więc to jest na pewno również taka ważna rzecz na co dzień, którą ja zauważam. Ja tutaj nie mam żadnych uwag, jeśli chodzi o połączenia ze słuchawkami Bluetooth. Na całym, w całym mieszkaniu mogę sobie tak naprawdę wyjść i nie zrywam mi jakoś połączenia, więc jeśli chodzi o łączność tego Maca, to jest na pewno na duży plus. Jeśli chodzi o porty, to są tutaj dwa porty: Thunderbolt. 4, czyli USB 4. Wiadomo, że są one mega szybkie, są tylko dwa, że tak powiem, w tym nowym Macu mamy dodatkowy port do ładowania MagSafe. Mi by się to przydało, bo uwolniłoby mi to naprawdę jeden port, który muszę używać również do ładowania, a ja często przesyłam coś pomiędzy dwoma dyskami zewnętrznymi, więc zajmuję na przykład ten jeden z portów i jeszcze dodatkowo podłączam mój Monitor, więc muszę po prostu korzystać z hubów. Nie jest to jakaś najgorsza rzecz, też robiłem wam dużo recenzji hubów. Tutaj wam dam taką najlepszą, kompleksową recenzję wszystkich hubów, które ja posiadam, gdzie wybrałem dla Was najlepszego, także koniecznie zobaczcie, jeśli potrzebujecie jakiegoś. Jeśli chodzi o cenę, to ten MacBook RM1 został, ostatnio jego cena troszeczkę podniesiona o 500 zł z uwagi na zmianę kursu walut, po prostu złotówka troszeczkę spadła jej wartość. Ja osobiście uważam, że ten komputer, dalej to jest świetny deal. Bo pamiętajcie, że MacBook Air w 2019 roku i 2020 roku przed wyjściem tego komputera z pamięcią 256 GB kosztował 7000 zł i dopiero później została obniżona cena, kiedy zostało zaprezentowane właśnie procesory M1. Tak jak obiecałem jeszcze kilka o tym, jak używało mi się jego w porównaniu do Maca Mini M1, to powiem wam, że oczywiście Mac Mini M1 jedynie przy jednej czynności, czyli montowaniu filmów w 4K, czuć było, że jest troszkę szybszy i ten wentylator, i to, że miał on 8 rdzeni grafiki. Fajnie, że Mac Mini ma wbudowane więcej portów niż MacBook Air M1. Ale jeśli zdecydowaliście się zakupić tego laptopa, to koniecznie musicie zobaczyć ten film, w którym recenzuje najlepsze huby, bez których nie wykorzystacie w pełni potencjału MacBooka Air M1.